Wracamy do kontrowersyjnej sprawy likwidacji świńskiego 4 liceum, tak zwanego liceum wojskowego. Przypomnijmy, jest to efekt sytuacji finansowej powiatu świńskiego. Likwidacja placówki została wpisana w plan naprawczy finansów powiatu jeszcze w ubiegłej kadencji i teraz jest realizowana. Zgodnie z założeniami w lutym radni powiatowi przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. To otwiera całą procedurę likwidacyjną, choć jak twierdzą władze powiatu, jeszcze o niczym nie przesądza. Całej urzędniczej procedurze towarzyszył silny sprzeciw społeczności szkolnej. Negatywna opinia do uchwały kuratorium jest zaskakująca. Opinia kuratorium oświaty odnośnie likwidacji 4 liceum ogólnokształcącego jest negatywna. Natomiast kwestia uzasadnienia tej opinii i niektórych jej zapisów jest taka troszeczkę kontrowersyjna dla mnie, no bo choćby stwierdzenia typu, że jakby nie jest nauka w liceum ogólnokształcącym, nie musi kończyć się z daną maturą. Ja z taką tezą nie jestem w stanie się zgodzić. Czy zatem opinia organu nadzorczego wpłynie na decyzję władz starostwa? Decyzja o zamiarze likwidacji już została podjęta. Przyjęliśmy pewne zobowiązania na siebie, o których wcześniej się wyrażałem odnośnie grona pedagogicznego i z tego zobowiązania chcemy się wywiązać. Natomiast przykro mi to powiedzieć, ale jeszcze na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć, czy będziemy mogli tą siatkę godzin pedagogów uporządkować w sposób taki, aby koszt całego przedsięwzięcia, czyli połączenia dwóch szkół, nie był dla grona pedagogicznego w jakiś sposób dotkliwy.